Ja bym podsumował to w 5 punktach. W pierwszym punkcie największe wydarzenie świata nauki, świata nauki również akademickiej, o charakterze światowym, z racji na uczestnictwo najwybitniejszych przedstawicieli nauki z 5 dyscyplin związanych z patronem przedsięwzięcia, czyli Mikołajem Kopernikiem, z wszystkich kontynentów na świecie. Punkt drugi, wyjątkowe obchody urodzin Mikołaja Kopernika. Jednego z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszego polskiego naukowca, który był z jednej strony lekarzem, z drugiej strony prawnikiem. Był teologiem, był filozofem, był ekonomistą, człowiekiem renesansu, naszą, mówiąc bardzo kolokwialnie, marką na całym świecie. Mikołaj Kopernik jest znany na każdym kontynencie, jest nauczany w każdym podręczniku do historii, na wszystkich kontynentach, we wszystkich państwach świata. Punkt trzeci. Ściągnęliśmy do Polski po raz pierwszy w historii, co również można powiedzieć jest wydarzeniem bardzo rzadkim, 5 laureatów Nagrody Nobla, którzy na jednej sali, w jednej dyskusji brali udział. To jest również wydarzenie bez precedensu. Nigdy w Polsce coś takiego nie miało miejsca, ale również tego typu dyskusja akademicka nie jest odnotowana przez żadnych kronikarzy na świecie, więc to jest również rzecz niezwykła. Punkt czwarty. Dzisiejsza deklaracja, która mam nadzieję, że przejdzie do historii jako deklaracja toruńska, mówiąca o swobodzie i wolności badań naukowych. O tym, żeby ta nauka oparta o prawdę była niczym nieskrępowana. I strony, sygnatariusze tej umowy jasno to zdefiniowali. I punkt piąty, może najważniejszy. Kończąc pierwszy Światowy Kongres Kopernikański, tworzymy pewnego rodzaju ideę podobną do idei olimpijskiej. To znaczy nie co 4 lata, ale co 5 lat tego typu Światowe Kongresy Kopernikańskie tutaj w Toruniu, mam nadzieję, będą odbywać się. A oprócz tego powstaje nowa struktura naukowa w Polsce, Akademia Kopernikańska, która w tych wskazanych przeze mnie wcześniej naukach związanych z życiem i aktywnością naukową Mikołaja Kopernika będzie kontynuować to jego dzieło.